Cześć, witam was wszystkich, serdecznie się w moim następnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj będzie taki vlog. Taki cały dzień, wiecie o co chodzi z vlogiem. Myślę, że taki vlog się wam spodoba. No i liczę na wasze łapeczki, tak na 100 łapek myślę, będzie następny taki vlog. Ten vlog nagrywam w poniedziałek, bo wrzucę go w środę. No i myślę, że będzie dobry odzew, no i że chcecie takie filmiki, to ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. A więc zaczniemy sobie od mieszaneczki, damy klikom. Wezmę to. Przygotujcie się, że ten film będzie jeden z dłuższych, bo nie wydało żadnego tempa zwolnionego i nic z tych rzeczy. Aha, ja mam takie pytanie. Czemu ta samiczka robi tak ząbkami, że tak jeździ sobie tak po nich i tak to mocno słychać? I nie wiem co jest. Sam czy wszystko jest ok. Tylko z tą samiczką coś. I za bardzo nie wiem o co chodzi. Dałem tylko troszkę, bo już trochę mają w kamile. A właśnie to słychać. Nie wiem co, o co chodzi. No i mam nadzieję, że się nic się też z tym nie stanie, że wszystko będzie później ok, że to po prostu nie wiem czemu tak robi. No nie, po prostu nie wiem, no. I tyle. Tak wczoraj zauważyłem, że tak robi. I ogólnie też obydwa zaczęły jakoś, nie wiem, przestały jeść, ale sprawdzałem. Nie mają biegunek albo coś takiego. No sprawdzałem i na pewno nie mają biegunek nic z tych rzeczy. No i myślę, że już kiedyś miałem taki przypadek, że królik mi tak ząbkami robię, tak jeździ się tak po nich, no i padł. No i mam nadzieję, że akurat tak nie będzie. Przynajmniej mam taką nadzieję, że skończy się dobrze. Napiszcie w komentarzach, co to znaczy, nie? O tym tam nic nie będę mówić, tylko o tym gadam. Okej, weźmiemy to i pójdziemy teraz do klików na podwórko. Tutaj na podwórku sobie wciszę głos, ponieważ wszystko słychać tam u sąsiadów. No to do zobaczenia później. Thank you.
Króliczki są już nakarmione. Teraz jeszcze poza filmikiem, który nie zrobił na filmiku, naleję im wody. No to co, no to widzimy się później, czyli myślę, że tak koło południa. Aktualnie sobie zamawiam paszę dla królików. Będzie to piast królica. Tak się prezentuje. Zamówię sobie tego dwie sztuki. No i to będzie tyle. No i myślę, że ta pasza przyjedzie do mnie już jutro, czyli we wtorek. A więc mamy godzinę 19. Najpierw daję o godzinie 19 klikom siana. Czytaj tak między 19 a 20. No i oczywiście też sprawdzam wodę, czy jest. Bo tak ogólnie to przez cały dzień później do klików już nie chodzę. Nie sprawdzić wodę, czy jest. No dzisiaj akurat takiej jakiejś konieczności nie było, żeby dolewać później. Więc jeszcze dolejemy jak dam klikom siana. I już nam niewiele brakuje do 1300 subskrypcji. Nie obiecuję, ale może ten konkurs, który miał być na 1500, będzie już na 1300. Nie obiecuję, że będzie, bo nie wiem, już na 100%. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. To się okaże w... Kiedy jest 24? W środę. Czy będzie konkurs, czy nie, bo muszę sobie pooglądać tam trochę coś i zobaczyć, czy będzie. No dobra, to na razie wam tam nic nie będę mówił dalej o tym konkursie, bo żeby nie było, że zapowiem konkurs, a się nie odbędzie. Zamykamy. I dajemy klikom. Tu będzie trzeba przyjść z wodą na pewno do tych. Do tych trochę dolać, żeby do rana miały. Zacznijmy może od góry. O. I damy... O, może trochę mniej. O tyle. Do paśniczka. O. I... Króliczki ogólnie kalifornijskie idą na sprzedaż. Więc jakby ktoś chciał mieszkać blisko mnie, no to zapraszam, ponieważ klików nie wysyłam. Jakby ktoś chciał, no to serdecznie zapraszam, dam też ogłoszenia na Facebooku, na jakieś tam grupy. Na pewno na moją, na pewno na widzowie Castorexa i tak dalej. Teraz pójdziemy do baranków. Baranki myślę, że za tydzień oddzielę je od matki. Albo jej później, bo na razie nie mam gdzie dać matkę. Mam prawie wszystkie klatki zapełnione. Bo nie, no ręką trochę ciężko się daje. A, no, ale poszło jakoś. Troszkę tu obczyścimy je, o. Myślę, że na następnym vlogu, jak oczywiście się na ten vlog spodoba, no to na pewno będzie coś takiego podobnego. Będzie troszkę dodane też, czyli na pewno będziemy czesać też kliki, bo aktualnie no samczyk ten czarny, no to wiecie, że ma mega wylinkę, dalej ją ma. Wyczeszemy i będziemy trzeba też poczesać samicę barana szarego, bo też zaczyna jej coś sieć wylatywać. No ale to się już okaże, czy ten vlog wam się spodoba. No i teraz sobie przejdę do klików dalej. Ogólnie sam pokażę samiczkę, bo dzisiaj sprzedałem samczyka tutaj, co był, z tą samiczką. No i samiczka coś osłabła tak nagle. A wszystko, uszy ma czyste, biegunki nie ma, brzuszek miękki, nie jest nadęty, nic z tych rzeczy. No troszkę dziwnie, że tak nagle osłabła. No widzicie, biegunki nie ma. I nie wiem, no oby mi nie padło, bo kurczę, byłoby szkoda, ale taka słaba jest strasznie. No zobaczymy. Siano tam ma.
A coś mi się wydaje, że chyba padnie. Zresztą jak padnie, no to tam jakiś komunikat, coś tam, no po prostu tam powie, że pada, coś takiego. No oby nie padło, bo tu jestem zaś 50 zł do tyłu, nie? No i już jest łana odchowana, już ma ponad 3 miesiące. A jakby kogoś interesowało, to samczyka sprzedałem za 50 zł. Da tym głodomorom będzie trzeba dać więcej, bo to opylą wszystko. Dobra. Za chwilkę też im dolejemy wody, bo zero. No to chodzi o tego samczyka, co mam taką starszą wylinkę, ale już ma troszkę mniejszą. Bo widzę, że na grzbiecie już mu trochę odrosła ta sierść, ale po bokach jeszcze nie bardzo. Więc będzie trzeba go wyczesać. Samczykowi czy się mniej damy, bo to tylko jeden jest. Klik do paśniczka. Wiecie, cała klatka weź. O, widzicie, z tej strony jest najgorzej. Trzeba mu to ładnie wyczesać, no i czekać, aż mu ładna sierść potem odrośnie. Czyli pewnie gdzieś tak dopiero na jesień. Ogólnie samiczka jest dziś, jutro będzie, czyli we wtorek, będzie w drugim tygodniu ciąży. Widać, że jest kotna, raczej jest kotna. Ale to sobie myślę, że jutro sprawdzę, czy jest na pewno kotna, czyli po prostu dają do samca i zobaczymy sobie. Zresztą ona przekopuje ściółkę, więc robi się, że jest kotna. Ale do sprawdzenia dają jeszcze do samca. To wtedy będę w 100% tutaj samczykowi jeszcze ściągniemy tą sierść z tego pojedełka. Ogólnie samczyk to takie szpary i cała słoma przelatuje na dół. To wyciągniemy, bo tutaj są same bobki, nie wiem jak to zrobił on. A samczyk ma troszkę wylinkę, więc go też trochę poczeszemy. Damy mu trochę sianka. A jutro udołożę słomy tutaj na ten, no bo papę wytargał, więc no. Więc się nie dziwię, że mu to wszystko tam przelatuje. No jeszcze pójdziemy do klików, do środka. No jesteśmy przy klikach. W środku ten samczyk też ma wylinkę, a nie taką mega, więc go raczej nie będziemy czesać, bo w sumie nie ma co za bardzo. Do paśniczka. O. Zamykamy. W samiczce. Ogólnie samiczkę, jak oddzieliłem od młodych, to dość płochliwa się zrobiła. Ale to jest normalne u samic, że jak się oddzieli się od młodych, no to są takie. Samiczka, no to troszkę czeszemy też, bo trochę z niej leci. Damy jej tam też. I w najbliższym czasie będzie trzeba jej posprzątać klatkę, bo już no trochę się u niej nazbierało, czyli na pewno jutro lub najpóźniej pojutrze. No wiedeńskie też im damy trochę, bo tam widzę, że troszkę jeszcze mają. Dodam trochę. Coś w ogóle dzisiaj nie chciałem mieszanki jeść. Zjadły tylko koper. I jeszcze pani WJS. Pani WJS wytargała ten kawałek drewna. Więc będzie trzeba go tam z powrotem wsadzić. Nie będę na podłogę, tylko tam pani do paśnika. O, dobra. No i co? Nakarmię na kliki sam. Teraz jeszcze naleję wodę tym, które już nie mają. W środku mają wszystkie, więc do jutra
To wszystko starczy. No to ja idę teraz po wodę. No i tak, wodę już mam. Tym nalejemy. Do pełna. Zamykamy, tutaj mają. Tutaj przy kurach. Jeszcze. Tym barankom. Jeszcze ładne, czyściutkie pudełko. Ale za niedługo będzie trzeba już zaś pudełka umyć, bo już się troszkę niektóre się zbrudziły. Te mają. Te też mają. No to w sumie to na tyle w tym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli chcecie następny taki vlog, no to zostawcie tutaj pod tym vlogiem stołopek w górę, aby dowiedział, że chcecie dalej takie vlogi. No to jeśli ten vlog Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję razem z dzwoneczkiem. Do następnego filmiku, trzymajcie się, no i cześć.